Cześć, witam, Papa Smouchary, odcinek 84. 83. Odcinek 83. Dzisiaj zrobimy dwa dni w dzisiejszym odcinku. Więcej nie da rady. Także zaczynamy. Café Suzit. To będzie na dzień pierwszy. I Café Mil na dzień drugi. Jedno zimne, drugie ciepłe. Zaraz ogarniemy sprawę z kuponami. W pierwszej kolejności... No dobra, w pierwszej kolejności ogarniemy kupony. Mamy dwie strony klientów już ze złotym, czy łącznie 31 osób ma to złoto. I tu jest mnóstwo osób, które no, mogłyby... U których można zdobyć złote medaliki. Brązowe już mamy u wszystkich, taki plus. Jednak mnóstwo osób obsłużyłem tylko 5 razy. I na dzisiaj Rita. Na dzień następny może Vincentego się zaprosi. O ile on jest bez złota. Albo Vincentego, albo kogoś innego. I Vincent to powinien być gdzieś tu. Vincent też 5 razy tylko został obsłużony. Można go zaprosić, a można zaprosić kogoś innego. Standard. No bo jak inaczej to opowiedzieć. Jest tu coś do kupienia? Nie ma co kupować. To co mogliśmy kupić, kupiliśmy przy poprzedniej okazji, jak było Stepady's Day. I co ja mam tu wybrać? Świetnie, pasek się ładuje, czyli to są te ubranka, czapa, jedna z tych, czyli ta, butki. Oho. I pasek pełen. Plecaczek. Pasek. Mamy wiosnę, no to można długi rękaw wziąć. I tutaj okularki. Okej, były przeciwsłoneczne, teraz są nieprzeciwsłoneczne. Nasza Akari. Nie zbyt fajnie wygląda w okularkach tych co Alan. Dla Akari są okulary typu gogle, bo gogle dla niej pasują o wiele lepiej niż te okulary co ma Alan. Aha. I bluzka. Pasek naładowany cały. Czas na dekoracje. Były walentynki, mamy Estepady's Day. To robimy zielone kolorki. Trochę w sumie za ciemne, więc zrobimy jaśniejsze. I czas trochę poroszadować. Znaczy pozmieniać. Nie wiem, czy wszystkie stoliki warto stawiać. I raczej jak tak, no to nie o co. Wystarczy tyle tych stolików. Postawmy coś jeszcze, nie same stoliki. A to miało stać tam. Pod ścianą mamy komplet, teraz tu. Co tu jeszcze można postawić? Stoliki nie. 4 wystarczą. No ile można stawiać tego
mebelka z tym z tego takiego samego, co ile można tego stawiać? Nie opłaca się tyle samego tego stawiać. Tu w sumie to mogę stoły postawić. Te zdobyte za srebrny medal oraz stoły zdobyte za brązowy medal w kilkach show. No bo tego jakoś nie używałem zbyt często, no to można użyć. Dwa plakaty. Co tu można powiesić? A to można powiesić. To można powiesić. Jedno z tych mlek można wymienić na to. I to tyle. Tutaj zielono, tutaj zielono. Jest bomba. 6 minut zajęło nam dekorowanie. Dobry czas. Mamy wiosnę, mamy Estepady's Day. Estepady's Day. No to Giorgito jako pierwszy. Ja tu mogę sobie podpatrzeć, nie? Tak. Klientów na holidayka, nikt nie ma złota, no to będzie duża szansa na złote. Skoro nikt nie ma złota, no to będziemy te złota nabijać. Okej, tu mamy holidayowe mleko, tutaj francuskie. Na dwójeczkę te mleka. Evelyn. I co? Kolejna osoba, która staje w kolejce do złota. I to tak bliżej jest w tej kolejce niż świeżo wbity brązowy. Wbity, czyli przy ostatniej okazji. Same francuskie dzisiaj robię. Trzy pod rząd francuskie. W końcu była Rita, znowu francuskie i sojowe. Closerowe zamówienie. Po części wydaje mi się, że znam je na pamięć, ale jednak wolę podpatrzeć. Francuskie i przyskawki. Dobrze pamiętałem. Ale tego nie zrobiłem z pamięci. Mamy to, no to pierwszy zestaw. Ciekawe, kto zamówi inne espresso niż francuskie.
mleko. Tu nie ma żadnego gotowego mleka. Mogę przejść dalej. Tofi i koniczynki. Kanoli. I koniczynki. Jakie będzie zamówienie trzecie? Od Cameo. Od Cameo. I udało się. Jest inne espresso niż francuskie. Od czego zaczynamy? Od kawy. Od kawy zaczynamy. Pomarańcza będzie. Pomarańcza. W czekoladzie. I pokruszone kostki lodu. Giorgito. Perfekcik u niego. Orzeszki. Do tego jest tutaj kremik. Nie trafiłem w nic. Chciałem kanoli nałożyć, przekliknąłem sobie dalej. Najpierw to chciałem krem nałożyć, kliknąłem w kanoli. Co w sumie... Znaczy, no tak. Kliknąłem w kanoli, potem chciałem kanoli nałożyć, kliknąłem w przejście do build, potem do brewing, co akurat nie było złe, bo właśnie klient chciał zamówić. Następne dwa to będą zamówienia Rity i zamówienie specjalne. Ciekawe, ile razy za wszystkie zamówienia specjalne zrobię, skoro 30 któryś dzień będzie finałowy. A tutaj widzicie, jakie espresso trafiłem. Już nie będzie okazji, żeby w dniu dzisiejszym to espresso wykorzystać. Rzadki widok, czyli tofi przed całym zamówieniem. Mleko sojowe. Mleko sojowe. Trzeci klient to Cameo. Można było powiedzieć, że przez chwilę przesunąłem ekran aż za bardzo. Ale nie. Bo się pojawiła niebieska granica. Tu się nie da ekranu przesunąć. Poza granicę. Ale coś tam było widać. Się nagrał taki fragment nietypowy. Kanoli. Rosy. Hmm.
No to bez kremu. Evelyn. No tak, i tylko krem. A jakbym go nałożył, ten krem, to byłby perfekt. No to nie ma perfekta. Było blisko czerwonego. Było blisko, ale nie wyjechało w czerwone. Mięta tu w którąkolwiek stronę. Kawa. Jak mi się to przesunęło? To wiadomo, że nie będzie z tego załomienia perfekta, bo to w ogóle poza granicą się leje. To nie jest środek. Ja to zupełnie w innym miejscu uszykowałem, a się przesunęło dalej. Dobrze, że się nie nałożyło nic innego. Tylko punktów za biurt nie będzie na 100%. Rita. Zatwierdzamy, czekamy na telefon. W tym czasie robimy zamówienie trzecie. Pistacje i koniczynki. Canoli. No cameo. A, tu nie wyszło to canoli. Pistacje nie wyszło, nie wyszło. A, w ten 1% to się wlicza wszystko. Wszystkie posypki, jakie tu miałem, wszystkie się nie udały, żadne. I w canoli się nie udała posypka, ta jedyna jaka była. I posypka się nie udała na kremiku. Wszystko, co mogło się nie udało z tych posypek. Jedyny kremik, który na 100% wyszedł. Żelki. Canoli. Tony. Nasz człowieku z Donateri. Zdaje się, że w dniu dzisiejszym będziecie mieli jeszcze odcineczki, w którym to Tony będzie szefem. A może Alan albo Akari będą klientami. No tak, tutaj bardzo na środku nie było. Bardzo daleko od centrum. I w takich miejscach daleko od centrum robiłem pierwsze zamówienia w Mochari, dopóki się nie dowiedziałem, że istnieje opcja sprawdzania zamówień. Za co nie wyszło. Czerwone. Okej. Jeszcze closera nie ma. Czekolada. Jedyne zamówienia, które były dzisiaj zimne, to specjalne. Nikt nie zamówił z zimnych. Dobrze, że nie nałożyło. Nikt nie zamówił dzisiaj zimnej kawy, zimnego mleka. Jedyne takie mleka to w zamówieniach specjalnych były.
No i na zamówieniach specjalnych się skończyły zimne mleka. Rita. Perfekt. 20 minut. I co, i wszystkie zamówienia? Nie, dwa zamówienia były takie, gdzie mleko nie było pierwsze. Nie było drugie. Tylko pierwsze. No tak to wszystkie zamówienia wszędzie. Kawa jest pierwsza. Tu była babeczka. Wiele zamówień specjalnych jest z tą babeczką. Tylko tym razem w tym zamówieniu dodamy kremik. Wtedy miałem dodać kremik, ale nie trafiłem. Orzechy. Krem. Cannoli. Gdzie jest jej ten deserkowy? Tutaj. No i pianki. Skuter. Oboje z Donaterii przyszli dzisiaj do moczarii. Obaj służący w Donaterii. Nie służący, tylko szefujący w Donaterii przyszli do moczarii. I truskawka. I to jest dopiero pierwszy dzień w dzisiejszym odcinku. 226 dzień. Ostatni odcinek się udało zrobić 3-dniowy. Specjalnie dlatego był to 3-dniowy, żeby dzisiaj móc zrobić dekoracje na Stepady's Day. Koniczynki i pistacje. Czekolady nie. Koniczynki i pistacje. Cannoli. Tęcza. No, długiego czapka perfekta nie ma. Które nie było na środku? Mleko truskawkowe. Nie było perfekcyjnego dnia, nawet nie patrzyłem na podsumowanie procentowe, ale no poranka nie ma. 151 rank jeszcze jest. Spoki shot. Ile gwiazdek? Jeszcze 6, czyli jeszcze 6 tygodni i będą złote medale w gierkach show. Nie wiem, czy wszystkich trafiłem. Jednego nie trafiłem. Czyli tak jak mówiłem, Caffy Meal na dzień 227. Caffy Meal. Kogo dzisiaj zaprosimy? Kogoś, komu można jakiś medalik wbić. Najlepiej srebrny. W sumie można się tak uprzedzić i zapraszać ludzi, co nie mają srebra. No to Johnny dzisiaj.
Okej. Start. Mary jako pierwsza. Jak ten dzień skończymy, będzie koniec odcinka. Też nie było praktycznie żadnych dwójek. No, mleka to wszystkie były na trójce. Oprócz zamówień specjalnych. To były mleka sojowe i francuskie. Krishna. Zróbmy kanoli. W dniu poprzednim nikt nie zamówił kanoli na Estepady's Day. I nikt też nie zamówił tamtego kremu. Tego zielonego kremu nikt kompletnie nie zamówił. Closer. Wi-Fi dzisiaj. No to pierwsze zamówienie dla naszej Mary szykujemy. Nie w tę stronę. Czekolada. Krem. Czekoladki. Koniczynki. No, perfekt. Giorgito. Nie tylko nasz dzisiejszy zaproszony klient zdobędzie srebro. Giorgito również. Chwila, wróć. Użyliśmy tego kremu w dniu poprzednim. Tego kremu, który mówiłem, że nie użyliśmy. Miałem na myśli krem. To ciemne ciasto. Myślałem, że go nie użyłem. Użyłem go w dniu poprzednim. Georgie to był. I to jako pierwszy wtedy. Dobra, zaczynamy od kawy. Do kawy dochodzi miód, a po mleku dochodzi
Po mleku dochodzi cynamonowe ciasteczko. Uda się dzisiaj dzień perfekcyjny zrobić w moczary, bo dawno takiego nie było. Co chwilę gdzieś mi punkty zabierają. Trochę stęskniłem się za perfekcyjnym dniem. Cynamonowe ciasteczko i pianki sypane. Pianki sypane. Tu jest. Mamy kanoli i teraz kokos. No tryśno. No i to tyle, jeśli chodzi o perfekcyjny dzień. Za syrop. Gino Romano. Nie to. Ma być zimne. I nie ma być to mleko sojowe, tylko holidayowe. Holidayowe. Okej. Okay. Znowu widać było granicę przesuwania tutaj. Nie wiem dlaczego. Pokazuje się granica. Za co ja chwytam, że ta granica się pokazuje. Koniczynki. No to mamy trójkę. I perfekcyjną trójkę. Czwórka. Jeszcze w trakcie. Ciekawe, i nasza Wi-Fi i Gino Romano zamówili ten sam zestaw. Johnny, a twojego nie zrobiłem. I to właśnie u Johnny'ego będzie jeszcze srebrny medal. Świetnie. Mleko. Mięta. I duże kostki lodu.
Mięta. Kończynki z pistacjami. Nie to. Cannoli to. Czwóreczka. Zaraz trafi do właściciela. Gino Romano jest tym właścicielem. Zanim jednak zrobimy Johnemu. Spodziewałem się tego, dlatego nie wydawałem. Evelyn. No dobra, u ciebie będzie złoto. Evelyn. Także kolejny klient ze złotem dzisiaj będzie. 32. No fajnie, że te złotka raz na jakiś czas się pojawiają. Toffee. Czekolada. Ale czekoladowe to zamówienie. Idzie tam dostrzec, że jest toffee nałożone, ale tylko dla spostrzegawczych. No bo tam widać, że teraz właśnie wleciał proszek. Czwóreczka. Perfekta nie ma. 11 dolców. Raz. I pianki sypane. Pianki. No to mamy perfekt. Czyli co, nie wyszło tylko zamówienie Rity na perfekt? Wifa. Do zamówienia specjalnego potrzebuję ten zestaw. Jednak chyba zamówienie Gina Romano nie było takie same jak zamówienie Wifa. Wifa zamówiła angielskie espresso. Gino Romano zamówił francuskie. A powiedziałem tak, no bo jednak te dwa kubki, pojemniki z tym mlekiem i z espressem stały obok siebie. Prawie 40 minut ten odcinek trwa, to tylko 2 dni. A ja już i tak przyspieszam najbardziej jak mogę. Czyli był pierw cynamon, ale w polewie sosie. Do tego dochodzą pianki. Nie pistacje. Serio? Tu będzie złoto.
A złoto to warto na perfekcie zrobić. Ponieważ i tak ten odcinek jest długi, no to można przedłużyć do poprawienia zamówienia, a Belen musi być perfekcyjna. Złoto, jak mogę perfekcyjne zrobić, to zróbmy. No bo się pistacie chciały sypać, a ja ich nie chciałem. Trzeba to teraz odkręcać. Się pistacje nasypały. I po co to komu było? Miały się nie sypać i się nasypały. Mięta. Ciach. Pianki. I nasze kanoli. Koniczynki. Dobra, zanim ja wydam, zrobi się zamówienie Evelyn Wifa. Nie wyszło z perfektem. Co chwilę mi opisują, że jest nie na środku. Druga próba zamówienia Evelyn. Mleko. Teraz tylko, żeby żadne środki mi się nie pokrzywiły. Żeby nie wyszło, że celuję z boku środka. Na krawędzi. I tego zamówienia teraz już nawet nie ma co poprawiać trzeci raz. Teraz tylko pistacje się nie nasypcie i będzie dobrze. Okej. Kanoli. A więc nasza Evelyn, złoty perfekt. Naprawiony, no to złoty perfekt. Opłacało się naprawić. I do zobaczenia w odcinkach następnych. No ten dzień perfekcyjny nie wyszedł przez dwa razy za build. Dwa zamówienia w build nie wyszły. Czyli 2 na 5. Czyli 5 perfektów na 2 nieperfekty. Tank 152. I teraz czas na grę Mitch's Mess. To zaczniemy od kwaśnej śmietany, potem wiśnia, brąz, stek, rzutka i ludek z guacamole. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Łapki w górę, komentarze, suby. Ciekawe, czy zwróciliście uwagę na to, że opis się zmienił. Jak nie, no to możecie zwrócić na to uwagę. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć.